tu, kochani. So somebody made this meme, I don't know who. Dobra, widzowie, zaczynam jeszcze raz. W sumie chciałem zacząć od reakcji tu tego pana. Już teraz wiem dokładnie, kto to jest. Patrzcie, to jest przed 10 lat. To są akcje z głową, no ale on teraz taki politycznie się bardziej aktywował. Tak wygląda dziś. No i on tu bardzo sympatycznie komentuje. Stary, ja mam tam nagrane, po 3 godzinach on miał 74 tysiące wyświetleń. Sprzed 3 godzin, jak widzicie, na kanale, który ma i ten film ma już 74 tysięcy wyświetleń w 3 godziny. Także jest, zobaczcie, do porównania. No, on ma dobre wyświetlenia. Jeden dzień 100 tysięcy. No dobra, generalnie powiedziałbym, że to jest dobra wyświetlalność. A teraz jest 19 godzin, poczekajcie. 19 godzin minęło, patrzcie, 268 tysięcy wyświetleń. Taki skandal w Parlamencie Europejskim bezpośrednio po zwycięstwie von der Leyen. Posłuchamy zaraz, jak komentuje. Chyba po każdym zdaniu mówi, to było to, a teraz Gates lost. I później on coś tam znowu mówi, no dobra, to było to, a teraz Gates richtig lost. I coś tam. Bardzo fajnie. Piękne wystąpienie pani Zajączkowskiej. Nie wiem, czy w publiczności są ludzie, którzy uważają, że to był przypał. Ja generalnie jestem anty, żeby kobiety w ogóle były w polityce czy w pozycjach władzy, ale to jest najlepszy ruch właśnie. Wysłać babę na babę. Matkę na matkę. Jeszcze tam, żonę na żonę. Ręce precz i wszystkim żołnierzom, którzy w tym momencie bronią. No, chyba dostała, powiem wam. Chyba weszło do niej. Na początku się śmiała tylko, a teraz to już tak, te ruchy powiekami są mało kontrolowane. Chcemy Europy wolnych i suwerennych narodów. Ja uważam, że nawet za słabo jej pocisnęła. Ja po prostu mam taki odpych, jak widzę tą Urzulę. Ona jeszcze tutaj się tak śmiała głupio. No posłuchajcie, nie oglądałem tego jeszcze, ale tak zacząłem. No, gościu jest, ładnie mówi o pani Ewie. Nie potrafi nazwiska za bardzo wymówić, ale już. Ich hasse es einfach, dass ich in diesem Fall recht behalten habe. Pan tutaj najpierw bardzo emocjonalnie się denerwuje, że Ursula została po raz drugi wybrana mimo wszystkich skandali. Trotz aller Skandale. I mimo tego, jak on mówi, że jeszcze wczoraj stała gdzieś tu przed sądem. Gestern gerade noch vor dem Gericht hier. Trzymanie w tajemnicy tych umów, które ona miała zrobione z producentami pomidorów, wiecie o co chodzi. Trzymanie ich w tajemnicy jest nielegalne, podobno. O to chodziło w rozprawie, to teraz już wiemy. Wurde sie wiedergewählt, ja? Und zwar mit über 400 Stimmen. 400 głosami została wybrana. Ja chciałem zobaczyć, ile jest. 707 Stimmen. Dostała 401 z 707 głosów, stary. Mimo tych wszystkich skandali, czyli ci wszyscy ludzie są tak samo skorumpowani i obleśni jak ona. I to jest jak taki ulszerszenis, żeśmy sobie hodowali w Unii Europejskiej, naprawdę. Dobrze, że tam właśnie wpuściliśmy naszego szerszenia. Zaraz będzie jazda. 720 mandatów. Warto zobaczyć, gdzie jesteśmy my. O, ja uważam, że mamy za dużo. Poważnie. Ja myślałem, że Polska będzie gdzieś tu. Tu 20. Pa, my mamy więcej niż Belgia? No Polska naprawdę ma za dużo głosów trochę. A ja wiem dlaczego, stary. No bo Polska jest kierowana przez Niemcy, więc Niemcy się starają, żeby Polska miała jak najwięcej, bo Polacy zawsze głosują zgodnie z Niemcami, czyli taki trik. No nie wiem, może dobrze mamy. Jak już tak jest, to niech nie ruszają. Neue alte Kommissionspräsidentin. Mamy nową starą prezydentkę komisji. Ursula von der Leyen und damit sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens. Tym samym delikatne pozdrowienia, przyjaciele krytycznego myślenia. Już mówiłem, że to jest tutaj jego motto. Witaj na Balt TV. Zapraszam, zapomniałem powiedzieć, nieważne. No mów, gościu. In der gleichen Woche, wo stary napina się jak stara baba na rowerze. Do brzegu, synu. Wenn es leider überhaupt gar nichts bringt, tut es trotzdem sehr gut. Dann direkt hier sie mal damit konfrontiert zu sehen, dass nämlich direkt am ersten Tag jetzt. No i on się cieszy, że bezpośrednio pierwszego dnia teraz. Eva Zajączkowska, ich kann es leider nicht genau aussprechen. No jeszcze nie zesraj. Eva Zajączkowska, wajzo. Aus Polen. O, Niemcy myślą, że cały świat zamiast Z mówi Z, nie? Von der Partei Neue Hoffnung, ja, ist eine libertäre. Z partii Nowa Nadzieja. Libertäre. Ursula von der Leyen so ziemlich angegangen hat im EU-Parlament. Angegangen, no tak ją naszła może, o. Und diese Rede, die müssen wir uns einfach gemeinsam mal hier anschauen. I to przemówienie musimy sobie teraz po prostu wspólnie obejrzeć. Tak mówi, musimy, po prostu musimy obejrzeć, mówi. Są angielskie napisy, ale on przetłumaczy jeszcze na niemiecki. To jest na pewno warte zobaczenia. Hier seht ihr sie sprechen, ja. Tu ją widzicie, mówiącą. Die Dame aus Polen von der Partei Neuen Hoffnung und hier seht. Dama z Polski z partii Nowa Nadzieja, a tu widzimy. Direkt Ursula von der Leyen. Bezpośrednio Ursulę von der Leyen. Wir sitzen also quasi direkt keine 10 Meter von ihr entfernt. Nawet 10 metrów odległości między nimi nie ma. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Tego chyba nie muszę tłumaczyć. Szanowni europosłowie, pani Urszulo, najwyższy czas, by ktoś wprost pani powiedział to, co o pani myśli
zdecydowana większość Europejczyków. Wybranie pani na stanowisko przewodniczącej Komisji Europejskiej w poprzedniej kadencji było ogromnym błędem i niektórzy do dzisiaj mają kaca po tej decyzji. Jest pani twarzą Europejskiego Zielonego Ładu, który niszczy europejską gospodarkę i rolnictwo, który prowadzi do tego, że z Europy robi się gospodarczy skansen. Jest pani twarzą wszystkich unijnych klimatycznych wariat, które prowadzą do tego, że my, Europejczycy, stajemy się coraz biedniejsi. Also, da geht's direkt richtig los, ja? Jak widzimy, pełen entuzjazmu i radości. Prowadzący jest zachwycony. Mówi, że to od razu się zaczyna. Sie sagt einfach, es war schon damals ein großer, großer Fehler, sie hier als EU-Kommissionspräsidentin zu nominieren und zu wählen. Pani Ewa rzekomo mówi tutaj, że już błędem było w ogóle ją wybrać na tą pierwszą kadencję, która nie tylko podpisała ten Zielony Ład. Dass viele Europäer immer ärmer und ärmer werden. I co teraz do tego prowadzi, że wielu Europejczyków staje się teraz coraz biedniejszymi. Aber jetzt läuft sie gerade erst richtig warm, jetzt geht's gleich richtig los. Ale ona się dopiero rozgrzewa, teraz się dopiero rozpocznie, mówi on. Paktu migracyjnego i zwracam się do pani jak kobieta do kobiety, jak matka do matki. Jak pani nie wstyd? Also sie sagt hier von Mutter zu Mutter, ja? Von Mutter zu Mutter, ja. Wie können Sie diese Art von Migrationspakt hier unterzeichnen? Knallharte Abrechnung hier mit der Migrationspolitik. A więc bezwzględne rozliczenie tutaj z polityką migracyjną Ursuli von der Leyen. Odpowiada pani za każdy gwałt, za każdą... Sie wirft ihr sogar Verantwortung für die kriminellen Handlungen in Kombination mit der Migration vor. No jasne to jest chyba, że zarzuca jej kryminalne działania w związku z migracją. No to jakby to było nowe. No zobacz, od momentu jak oni opuszczają ponton, co się dzieje, stary. Teraz mówi, no już tu pierwsze okrzyki bu lecą. Jetzt kommen schon die ersten Buhrufe, jetzt sagt sie sogar... Teraz nawet mówi, że ta Ursula nie powinna być w komisji, tylko w więzieniu. Ins Gefängnis. Mówi, że Ursula nie powinna zostać prezydentką, tylko trafić do więzienia. Ihr direkt ins Gesicht, ja? Mówi jej to bezpośrednio w twarz, tak? Cieszy się nasz komentator. To upadek, dalszy upadek Unii Europejskiej. I wie... Dokładnie, jest. Wie pani, co myślimy o pani Europejskim Zielonym Ładzie? O to! Wie pani, co myślimy o pani migracyjnym? O to! Ale pani nie patrzy w moją stronę. Wstyd! Chcemy Europy wolnych, suwerennych narodów, a nie chorej, lewackiej ideologii. A od Polski ręce precz i wszystkim żołnierzom, którzy w tym momencie bronią wschodniej granicy Unii Europejskiej, powinna się pani kłaniać w pas. Dziękuję. Boah, was eine knallharte Abrechnung hier zum Ende. O, jakie mocne rozliczenie na końcu. Ja, zerrissen und... Podarła nawet Zielony Ład. Aber man muss sagen, so gut auch mal so eine kleine Abrechnung tut. Ale trzeba jednak powiedzieć, że nawet jeżeli takie małe rozliczenie czasami dobrze robi, wenigstens merkt Ursula von der Leyen mittlerweile den Gegenwind. To przynajmniej Ursula von der Leyen zauważa jakiś przeciwny wiatr, który jej właśnie teraz z różnych kierunków wieje. No wiatr przeciwny to może w sumie tylko z jednego kierunku chyba wiatr, no ale nieważne. Neue Bündnisse. Jest teraz też wiele nowych koalicji. Neue Fraktionen. Nowe frakcje. Pro EU. Powstaje wiele nowych formacji, które są przeciwko polityce EU Ursuli von der Leyen. I on tu świadomie używa słowa EU, bo on jest w pełni przekonany, że to, co w Brukseli, tam w tej Unii, nawet niekoniecznie w parlamencie, ale przede wszystkim w komisji, u wysokich urzędników i wysokich urzędach, co tam się dzieje, to nie jest wszystko proeuropejskie. A że wszystko, co ona robi, może wpływać korzystnie na aparat Unii Europejskiej, ale nie na obywateli. No to jest w sumie mądra myśl. Europäischen Ländern. To, co Ursula robi, przynosi pożytek Unii Europejskiej, tej centrali, czy tam Brukseli, ale nie pojedynczym krajom, według niego. Am Ende des Tages. No i on zauważa, że pani Ewa się oburza w Parlamencie Europejskim i brutalnie rozlicza się z Ursulą. Aber schlussendlich. Ale na końcu. Ist sie eben trotzdem zwar nicht durch die europäischen Bürger gewählt worden. No nie jest wybrana przez obywateli europejskich. Scherbengerichts wie bei den Griechen damals oder so, ja? No on mówi, żebyśmy sobie wyobrazili, co by było, gdybyśmy bezpośrednio, tak jak w Grecji tam tymi łupinkami się coś głosowało, to on tak mówi, gdybyśmy tak bezpośrednio wybierali prezydenta Unii Europejskiej. Glaubt ihr wirklich Ursula von der Leyen? Wäre dann gewählt worden? Myślicie, że wtedy naprawdę wybrano by Ursulę? On uważa, że ona nie dostałaby nawet 30% głosów. Wir haben ja die repräsentative Demokratie. Ale ponieważ tak nie jest i mamy demokrację reprezentacyjną, on uważa, że w tej demokracji parlamentarnej działa to tak, że gdy przekonasz innych, gdy podejdziesz do zielonych, dobrze, do socjaldemokratów, wtedy możesz przez tych posłów zostać wybranym.
I to musimy niestety przez następne 5 lat znowu zaakceptować. I dlatego dostaniemy, według niego, teraz jeszcze więcej zielonej polityki. No, nie jestem pewien, proszę pana. Przyjdą polecenia z Ameryki i skończą się wybryki zielonej polityki. Zugehen auf die Grünen, auf die Sozialdemokraten. Bo to podlizywanie się zielonym i socjaldemokratom przesuwają politykę frakcji EVP jeszcze bardziej na lewo. To nie jest Volkspartei, nasza ulubiona europejska Volkspartei, EVP? Ein Vorspiel. On mówi, że to, ale nie wiem dokładnie co, jest już czymś w rodzaju gry wstępnej na to, co mogłoby się wydarzyć w Niemczech. On twierdzi, że Habeck i Merz dyskutują coś za zamkniętymi drzwiami. Ja przypomnę, Habeck to jest minister teraz gospodarki i klimatu w Niemczech, co jest w ogóle absurdem. A Merz jest z CDU i on pracował w czarnej skałce. A jaką teraz pozycję ma w Niemczech, to ja nie wiem. Friedrich Merz. Friedrich Merz. Er will zurück an die Spitze der Politik. Am liebsten Kanzler werden. On chce zostać kanclerzem, a film jest sprzed 3 lat. No to przewodniczącym Rady Nadzorczej to będzie o tego przedsiębiorstwa i chyba ma na myśli BlackRocka, bo on o żadnym innym nie mówi. Unternehmens geworden und ich habe den Vorstand heute angewiesen. Die Leute immer im Sauerland sei die Zeit stehen geblieben. Ludzie mówią, że w Sauerlandzie czas stanął. Gratuluję ponownej nominacji, droga Urszulo. Czasy są trudne, ale dzięki twojej odwadze i determinacji jestem pewien, że wykonasz świetną robotę. Zrobimy to razem. Wiecie, jest taka opcja, że Tusk może, podlizując się, może uważa, że osiągnie więcej dla Polski. Też jest taka opcja, że on nie jest koniecznie zdrajcą. Nie? Piszą o polskiej europosłance. Jej wystąpienie narobiło. Czyli cały artykuł jest po prostu transkrypcją jej przemówienia, a na końcu jest dopisane, że to przemówienie dostało na X-ie 3000 komentarzy. I jeden komentarz jeszcze został zacytowany. O tu. Zobaczymy, ile ma teraz. 401 komentarzy. Jest pani twarzą Europejskiego Zielonego Ładu. Twarzą pończoch. Zobaczymy, ile ma teraz. 401 komentarzy. To chyba nie ten filmik. Tak, powinniśmy się też podpisać. Ten gościu jest dziwny. Tym powinniśmy w ogóle wszystkich tam stres robić. O, widzicie, patrzcie, to są takie cioty właśnie. Przecież ta pierwsza to... Spójrzcie, co to jest. Wiesz już, co dzisiaj będziesz wpierdalała na lunch? Patrz, buty jej obcięła. Jezu, jaki ryj, nie? Martwy, kurwa. Pani przewodnicząca, Hernik. Jak będziesz się do niej zalecał, to pamiętaj, że to będą końskie zaloty. Obojętnie jaki nie byłbyś zręczny. Dobra, tylko żeby ona nie gwiazdożyła za bardzo, nie? Są w ogóle jakieś badania, wiecie, że ludzie o poglądach konserwatywnych i prawicowych są generalnie ogólnie bardziej atrakcyjni fizycznie niż lewacy, nie? A to widać na każdym kroku. No weź taką, kurde, audycję, nie? Ty, to jest wszystko, co on powiedział. Szukam, czy jeszcze czegoś nie znajdę, ale tutaj niestety to jest wszystko, stary, co on powiedział. No ale dobra, no jedna reakcja jest, ludzie się cieszą. Niech będzie to inspiracją dla innych krajów. Ja jestem, tutaj widziałem już komentarze jakiegoś z Łodzi. Powiedział, że to był bełkot. Dobra, wszystko jasne. Bartosz Domaszewicz. Stary, dlaczego ty musisz mieć tyle nienawiści do całego narodu tylko dlatego, że lubię... To pominiemy, bo to... Tu pani Bryłka, to jest starsze, to jest wczoraj. Von der Leyen nie jest najlepszym kandydatem na szefa KE. Na to się mówi dyplomacja. Gdybym ja tam stał, ja bym tylko o gilotynach mówił. To na razie tyle, daj łapkę w górę, subskrybuj i do zoo.